Cześć! Pokażę Wam, jak wykonać małego, płaskiego motyla i motyla 3D. Bardzo ładny. Jak wykonać większego, płaskiego motyla, pokazałam w innym filmie. Link w opisie. W tym poradniku wykonamy takiego małego motyla płaskiego. I zobaczcie. Ja tutaj wykrochmaliłam dwa motylki na raz. I mamy dwie wersje. Mały motylek z czułkami i bez. Jeśli wykonamy czułki, mamy gotowego małego motylka. Śliczne są i mały, i duży. Wersja bez czułek przyda się do wykonania motyla 3D. Przyszyjemy po prostu do większego motyla. Tutaj, w tym miejscu. I możesz to zrobić przed krochmaleniem czy po krochmaleniu. Ja przyszyję po krochmaleniu. Po przyszyciu odegniemy i mamy gotowego motylka 3D. Kordonek maksimum 100 g 565 m. Szydełko 1,5 mm. Możesz użyć swoich ulubionych nici. Dopasuj szydełko. Zaczynamy od pętelki. 6 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy w to pierwsze, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym małym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na kółku. Trzeci słupek na kółku. Czwarty słupek na kółku. To jest motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. A pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Cztery słupki na kółku. Pierwszy. Drugi. Trzeci, czwarty, dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Kolejne cztery słupki na kółku. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. I jeszcze raz cztery słupki na kółku. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy pierwsze okrążenie. Mamy cztery motywy główne. A pomiędzy motywami po dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na te dwa oczka łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym i oczko ścisłe chwytając za te dwa oczka łańcuszka. Wykonamy trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci. Dwa oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze raz trzy słupki, tutaj w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci.
To jest motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. A pomiędzy motywami 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy tutaj na te 2 oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia i wykonujemy 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. 2 oczka łańcuszka na łuk. Kolejne 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci. Pomiędzy motywami 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na te 2 oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny, podstawowy. Dokładnie ten. Pracujemy tak całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy 2 okrążenia. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Mała zmiana. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na łuku. Trzeci. 2 oczka łańcuszka na łuk. Kolejne 3 słupki na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I jeszcze raz. 2 oczka łańcuszka. Kolejne 3 słupki na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. To jest motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Dwa oczka łańcuszka. Tutaj mamy 5 oczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to trzecie, nie chwytamy. Wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka i wykonujemy 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj i wykonamy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Dokładnie ten motyw. Gotowe. Dwa oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka i wykonamy tutaj 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten łuk z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Ten motyw. Gotowe.
2 oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka i tutaj na tym oczku łańcuszka wykonamy 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. 2 oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny podstawowy z tego okrążenia. Już mam. Dwa oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka i wykonujemy 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. 2 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 3 okrążenia. Mamy 4 motywy główne podstawowe. Tutaj 5 słupków, 5 słupków, 3 słupki i 3 słupki. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Tutaj powtórzymy ten motyw. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek, trzeci, 2 oczka łańcuszka na łuk, kolejne 3 słupki w tym samym miejscu, pierwszy, drugi, trzeci. Tak to wygląda. Przechodzimy tutaj na ten łuk i tak samo 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, 2 oczka łańcuszka na łuk, kolejne 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci. To jest motyw główny podstawowy z tego okrążenia. Ten motyw oczywiście powtórzymy tutaj w tych miejscach. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten pierwszy słupek i wykonujemy słupek. Oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym słupkiem, oczko łańcuszka. Słupek nad następnym słupkiem, oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym słupkiem, oczko łańcuszka. Słupek nad następnym słupkiem, tradycyjnie jak w ananasie. 2 oczka łańcuszka, a tutaj motyw główny podstawowy tego okrążenia. Pracujemy tak całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 4 okrążenia. I zobaczcie dokładnie motyw główny podstawowy. 5 słupków na ananasa. Motyw główny podstawowy. 5 słupków na ananasa. Motyw główny podstawowy. 3 słupki na ananasa. Motyw główny podstawowy. 3 słupki na ananasa.
I tak to wygląda. Oczko łańcuszka odcinamy, ale możesz po prostu przejść tutaj oczkami ścisłymi. Możesz odciąć nitkę, a możesz po prostu przejść tutaj na ten łuk, oczywiście oczkami ścisłymi. Motyw powtarzamy 3 słupki. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci, 2 oczka łańcuszka, kolejne 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Pół słupek. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejne oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Pół słupek. 3 oczka łańcuszka. Pół słupek pomiędzy kolejnymi słupkami. I jeszcze raz. 3 oczka łańcuszka. Pół słupek pomiędzy następnymi słupkami. Mamy 3 łuki ananasa. Co okrążenie będzie jeden łuk mniej. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk. Motyw główny podstawowy. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 2 oczka łańcuszka. Kolejne 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Od tego miejsca będziemy pracować w rzędach. Tam i z powrotem. Będziemy odwracać robótkę. Za każdym razem tak samo. Oczko łańcuszka. Odwracamy. Jeden słupek omijamy. Przechodzimy na kolejny. I tutaj wykonujemy oczko ścisłe. Oczko ścisłe na trzecim słupku. Oczko ścisłe na łuku. Motyw powtarzamy. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek. Trzeci. 2 oczka łańcuszka. Kolejne 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk ananasa. Pół słupek. 3 oczka łańcuszka na łuk ananasa. I pół słupek na kolejnym łuku. I jeszcze raz. 3 oczka łańcuszka. Pół słupek chwytając za te 3 oczka łańcuszka. Mamy 2 łuki ananasa. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj na łuk. Motyw główny podstawowy. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 2 oczka łańcuszka. Kolejne 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Tak to wygląda. Oczko łańcuszka. Odwracamy.
Jeden słupek omijamy, przechodzimy na ten drugi, oczko ścisłe. Oczko ścisłe na trzecim słupku. Oczko ścisłe chwytając za łuk. Tutaj motyw powtórzymy. Pracujemy tam i z powrotem. Do uzyskania takiego skrzydełka. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. Przechodzimy na kolejny łuk. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitkę chowamy. Pierwsze skrzydełko gotowe. Pętelka na szydełku, chwytamy robótkę. Tutaj będzie drugie skrzydełko. A tutaj wykonamy czułki. Wkłuwamy szydełko w ten trzeci słupek. Wykonamy takie same czułki jak w większym płaskim motylku. Pociągnę nitkę, nitka zamocowana. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek w tym samym miejscu. Trzy oczka łańcuszka. Słupek pomiędzy słupkami. Trzy oczka łańcuszka. Słupek pomiędzy słupkami. I jeszcze raz. Trzy oczka łańcuszka. Słupek pomiędzy słupkami. Wykonałam cztery powtórzenia motywu. Oczko łańcuszka. Chwytamy za słupek i wykonujemy trzy półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Przechodzimy na kolejny motyw i tutaj chwytamy za słupek. Trzy półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci. I dalej. Na kolejnym motywie trzy półsłupki, pierwszy, drugi, trzeci i jeszcze raz. Na następnym motywie trzy półsłupki, pierwszy, drugi, trzeci. Przechodzimy tutaj pomiędzy te motywy. I wykonujemy oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Słupek w tym samym miejscu. Trzy oczka łańcuszka. Słupek pomiędzy słupkami. Powtórzymy. Już mam. Przechodzimy na ten pierwszy słupek i tutaj oczko ścisłe. Czułki gotowe. Powstały tak samo jak w większym motylu płaskim, są tylko krótsze. Przejdziemy tutaj na łuk i zaczniemy wykonywać drugie skrzydełko. Oczko ścisłe, oczko ścisłe i oczko ścisłe na łuku.
3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek. Trzeci. 2 oczka łańcuszka. Kolejne 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. Pół słupek pomiędzy słupkami. I dalej. Tutaj powstanie drugie skrzydełko. Powstanie tak samo jak to. I teraz uwaga. Jeśli chcesz wykonać motylka bez czułek, takiego motylka, którego potrzebujemy do wersji 3D. Zobaczcie. Przepięknie to wygląda. Mnie się podoba. Wypruję te czułki. Pętelka na szydełku. I przechodzimy od razu tutaj. Mocujemy nitkę. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek. Trzeci. 2 oczka łańcuszka. Kolejne 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy pomiędzy słupki. Pół słupek. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na to. 1 oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Pół słupek. I dalej. Tutaj powstanie drugie skrzydełko. I to skrzydełko powstanie tak samo jak to. Ja już mam. Tutaj w tym miejscu powstanie kolejne skrzydełko, tym razem małe. I drugie małe skrzydełko powstanie tutaj. Gotowe. Wygląda niepozornie. Oczywiście wzór pięknie się wyprostuje. Tego motylka bez czułek przyszyję do większego motyla. U mnie tradycyjnie ługa. Namaczam. Odciskam. Rozprostowuję wzór. I napinam. Przypinam igiełkami, nadając kształt. I zostawiam do wyschnięcia. Po wyschnięciu wyciągam igiełki. Gotowe. To jest mój motyl bez czułek, którego przyszyję po prostu do większego motyla płaskiego tutaj w tym miejscu. I zrobię to po prostu igłą i nitką. Jak mówiłam, możesz przyszyć motyle do siebie jeszcze przed krochmaleniem. Ja wolę to zrobić później, ale jeśli Tobie jest wygodniej przed krochmaleniem, zszyj je przed krochmaleniem. Zszywamy do tego miejsca. Gotowe? Po zszyciu odginam skrzydełka. Mnie się podoba.
jeśli Tobie również łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć!